Witamy wszystkich na czwartym pikniku rodzin hospicyjnych. Jesteśmy w gospodarstwie agroturystycznym w Smętowicach. Spotykamy się z rodzinami, które są pod naszą opieką, które pod naszą opieką były oraz ze wszystkimi naszymi przyjaciółmi. Atrakcjami przede wszystkim są w tym momencie odbywające się zajęcia z psami z dogoterapii. Wcześniej odbył się spektakl pogotowia teatralnego. Są z nami również cyrkowcy ze stowarzyszenia Tacy Sami, z cyrku Zodiak, w związku z czym mnóstwo atrakcji, grill na świeżym powietrzu, zawsze chłonni wszystkich wrażeń. Nasi wolontariusze pomagają rodzinom, także wszyscy mogą sobie fajnie odpocząć i świetnie się pobawić. Piknik rodzin hospicyjnych robimy po raz czwarty, zawsze w sezonie letnim. Dodatkowo myślę, że takim spotkaniem śródrocznym są również takie spotkania mikołajkowo-wigilijne, które robimy dla naszych rodzin. W zeszłym roku udało nam się coś takiego zrobić i chcemy to kontynuować. To świetna forma na to, żeby się zintegrować, żeby poznać się, bo jesteśmy hospicjum domowym, więc na co dzień nie mamy okazji się spotykać. I tak naprawdę jest to fajna okazja, żeby zobaczyć, że hospicjum to też życie, że to nie tylko choroby, nieszczęścia, ale dodatkowo fajna zabawa z fajnymi ludźmi, którzy po prostu cieszą się każdą wolną chwilą.